Ale wielki. Pięknie. Ząb oznacza, że najcenniejsza część szkieletu, czyli czaszka, może być blisko. Fajnie. Piękny ząb. Jaki duży. Ma korzeń? Tak, na pewno. U żyjącego zwierzęcia 3/4 zęba było niewidoczne. Wystawała tylko korona. Reszta to korzeń. Zęby teropodów wypadały i odrastały jak u rekinów. Ale korzenie zostawały w kości i były wchłaniane. Korzeń oznacza, że zwierzę umarło i on zgnił, a ząb dopiero potem wypadł z kości. Szkielet może być blisko. Mógł wypaść z żuchwy. Albo kości szczękowej. Na pewno z kości szczękowej. W czaszce dinozaura są dwie kości zębowe tworzące żuchwę, dwie szczękowe na górze i parzysta kość międzyszczękowa albo siekaczowa między nimi. Osadzone w tych kościach zęby różnią się wielkością. Luke znalazł ząb z kości szczękowej. Te na dole były zbliżone kształtem do kołków. Kość szczękowa to ważna część czaszki. Mam następną kość. Ale fajnie. Nie podniecajmy się. Po znalezieniu zęba z korzeniem zaczęliśmy bardziej uważać. Mam kawałek kości. Fajnie jest tak kopać i znajdywać skamielinę. Luke był świetny. Chciałbym zobaczyć cały rząd zębów. Ja też. Zawsze miło znaleźć ząb albo pazur drapieżnika. To znalezisko może nam wystarczyć na cały sezon. Czacha jest cała? Dzisiaj ją znajdziemy. Na pewno tam jest. Liczę na ciebie. Szczęścia, Luke.